Dzień dobry, witam w kręciku Sweta na osadzie. Jest sobota, godzina 11:50. Miałem wczoraj ten odcinek nagrać, ale wyszło jak wyszło, że no, nie wyrobiłem się. No. Już było po 22:00, 22:20 była, jak skończyłem ogarniać tutaj save'a, więc stwierdziłem, że sobie zostawię to na rano. No a tak rano wyszło, że kurde, spałem o 10:00 i potem coś tam i tak wyszło, że dopiero teraz to nagrywam, więc... Mam 42 minuty na to, bo potem muszę jechać samochodem, więc... No i odbieram kontrakt za 3000 jeden orka, a druga za 4700. 4300, no, bo tam było wypożyczone maszyn. No więc zarobiłem 7000... 7300, no, zarobiłem. Na koszę soję pierwszy raz na tym polu. Bo nie pamiętam, żeby tu była soja. Chyba nigdy nie była soja. Tego co mi się wydaje. Później jeszcze będziemy tutaj walczyć z obornikiem na tym polu, więc trzeba tutaj się w miarę sprężyć z tym koszeniem. No i tak to wygląda. No. A zboża wyglądają tak, w sensie, że 52 tony, 52,600 dało pszenicy i tyle. Może objadę dookoła, to zobaczę. A, dobra, promocję pokażę wam na prostym kawałku. Bo co... dość... może nie tyle co ciekawe, ale... dość słabe, o może tak. W sumie takie, które mi się nie przydadzą, dlatego nic nie kupuję. Chyba, że dam do 11. Zobaczę o 11, bo wtedy może coś skoczyć ciekawego. Albo zniknie coś. Czy to jest pierwszy raz koszone? No bo to jest nowe pole, 12. Wtedy nawet na mapie widać, że nie ma nigdzie plonu. Był hektar 40 albo hektar 60, coś takiego tej soi tu było. Nie pamiętam dokładnie. Bo ja to siałem, ale no nie pamiętam. 7,5 metra header to robota robi. Ciekawe czy GPS będzie pasował. To oczywiście na te pole będzie obornik rzucany. Byłam go tam 40 ton. Tam coś koło 50 nawet, nie wiem. No, GPS wychodzi tak. Ale dupnie to wychodzi, ty. Ale lipa. Lipa totalna to wychodzi. Dobre pół metra brakuje, nie? Pół metra headera. Jakby był header 8-metrowy, to bym idealnie to zaginął. W dwie strony, a tak to taki żyd musi dostać na środku. No trudno, no. Dobrze, tam jest pole sąsiada, to mogę przynajmniej na sąsiada pole dowracać. Bez poprzeczniaka. No dość daje ta soja, 3 tony już mam. A soja jest po 3000 chyba? Czy... nie, bo to jest, nie wiem, czy to jest średni, czy to jest łatwy. Nie wiem, co to jest za poziom nawet. 3800, no to musi być łatwy wtedy. A, dobra, nie musiałem jednak wyłączyć GPS-a. Myślałem, że jednak jadę prosto to drzewo, ale jednak się udało bokiem tak wysiągnąć. Tej soja jest o tyle fajną uprawą, że ja zerowy nakład tutaj robię na to. Bo ja tu tylko muszę dać przed soją wapno tak naprawdę. Czyś też nie zawsze, zależy jakie jest pH, nie? A tutaj akurat było... jeśli nie pamiętam, czy to było dawane, czy nie. A to tu zero się daje, bo soja nie wymaga. I mi to w sumie lepiej. No i jak to wygląda, nie? Z październik, no to w październiku jeszcze na pewno jakieś siebie zobaczę pszenicy, nagram wam. Może... a, nie, dobra, myślałem, że jak nagram siebie pszenicy, to będę mógł od razu skipnąć czas do... listopada, ale nie mogę. Bo rzepak jest kiedy? W listopadzie, a dzisiaj jest październik, no to w sumie... no opartego mógłby to sprzedać dzisiaj, ale no nie. Było szkoda kasy sobie marnować.
Jak jest za 2200, a może być za 2500, tam 2400, coś takiego. Myślę, że przyczepa sobie da. Więcej niż przyczepa to tutaj nie przewiduję. Dlatego też tylko zasławkę mam. Nie podczepiałem już nawet Wiltona. No wiedziałem, że tyle mi nie da. Niech będzie jedna przyczepa, to będzie dobrze. Chociaż i tak nawet tu chyba przyczepy nie będzie z tego, co widzę. A coś po 12 to może być. Chociaż teraz to te pole będzie znikać tak naprawdę, jak będę kosił, nie? No zobacz, że dwa przejazdy zrobiłem, mam już ile pola znikło. I teraz robię trzeci, nie? Już kawałek pola znikł, więc... Zobaczę. Ale dość widzę, że ładnie zamiatam te pole. Tam jestem dwa razy. Tylko nie wiem, jak tu gdzie pies wychodzi. No właśnie tak. Tak wiedziałem, że tak wyjdzie jakoś. Tutaj, że. No tak na 3/4 headera. No bo jak byłem na tą stronę, to widziałem, że GPS jest przesunięty, tak? Więc musiałem sobie przesunąć od równego boku. No ale to nic, nie szkodzi. Tak bym musiał jechać na tyle headera i tak bym musiał jechać, tak? A tak sobie przejadę tu, będę miał ten dzel prawie że wykoszony. Na dwa razy. Tutaj pojadę tak, jak idzie zerem pola. Potem tam od domku zrobię drugi przejazd sobie i będę miał tutaj, można powiedzieć, że wykoszone, nie? Bo ja to wezmę na 4 razy, tak. Tutaj akurat jest dobrze pole zrobione. A też się zapas jest. Więc no mówię, no. Kolejny raz tutaj będę kosił. Nie, no na nowy kombajn to jeszcze nie czas, no bo jeszcze tym się nie nakosiłem, bo od tej zmiany zbiornika, no to minął ile? Dwa odcinki minęły? Więc trzeba sobie zrobić poprzecznik, żeby lepiej tutaj nawracać po tego domku, nie? Po co mam się gnieździć na tym jednym poprzeczniaku? Jak mogę sobie zrobić drugi? Do przodu. Procent, 70%, no to... Mówię, potem tu obornik. No bo się już nie będę wam pokazywał, bo to ma być krótszy odcinek. Ale obornika nie będę ładował case'em. Do Kuboty jest chyba zapnę sobie rozrzutnik. Albo do Deutschwara, tak jak było zawsze. Do Deutscha i tyle. Taka miniaturka, elegancka. Wiem, że może to jest trochę głupie, że ja jadę dookoła, no ale... Sobie mogłem się przeciąć, ale już dobre. Już wyrąbane w to. Teraz po tym kółku przejadę tam, to będę już tam. Wiem, że to tak bezsensowne trochę co powiedziałem, ale... Ale w kolejnym kółku zobaczycie, że już będę miał bardzo bliziutko tutaj, nie? Pojadę sobie tutaj tak półokrągło, żeby ten cycek tutaj skosić, chociaż teoretycznie nie muszę, ale... Ale pojadę sobie tak półokrągło, żeby to lepiej było jakoś pokoszone. No wiadomo, później w kolejnym odcinku, nie odcinku, tylko w kolejnym przejeździe było trochę mniej do koszenia. Zawsze to z 7 metrów mniej, nie? No ja i tak wykręcę i tak.
To zbyt mały kąt tu był, dlatego nie wykręciłem. No ale tak to wszystko jest ok. Mógłbym sobie ten jeden przejazd szybciej wjechać, jak sobie teraz myślę, albo te dwa, tak jak miałem tamte GPS-a ustawionego. Dobra, trzeba się wysypać, no bo już więcej nie wejdzie. Czy no wejdzie, no ale... Jak ja mam jechać na dół i potem przyczepą tam jechać, to bez sensu, nie? Planuję też postawić drugą oborę, no bo te krowy teraz praktycznie, jak wywaliłem tego moda, to one nic nie żrą. Tu jest to już, bo nasypywałem TMR. Krowy mają tam 50 ton chyba. O, promocje są takie, no. Czyli przyczepa samozbierająca i sieczkarnia. W sumie to obydwóch tych rzeczy nie potrzebuję, może tak. Tych dwóch rzeczy nie potrzebuję, o tak, żeby to było ładnie powiedziane. Już azy doskonale, jest to 15 na 0, no. No bo to po soje, wiadomo. Ciekawe, czy ja po soje będę mógł w ogóle to... A, to jest 6-0, a, to było dobre, tak naprawdę. To było idealne. To jest źle PH i azot. A, byłem na 16 sobie, dobra. To jest moje pole. No ale azot tutaj widać, że brakuje, no bo jest 0 nawet, o. 200 kg azotu, bo jest trochę dużo tak nawet. To jednak trochę pójdzie tego na chodzę, jak ten 0 kg azotu. Tararara. To troszkę jednak pójdzie tego nawozu. 12 minuta. Ja muszę zobaczyć, jak to na YouTube wygląda. Dzisiaj był odcinek wrzucony, ale... Ale on tam chyba za dużo nie zebrał przez te 2 godziny. No nie, 15 osób tylko obejrzało niby. Więc bardzo słaby. A poprzedni odcinek z 11, który był w środę chyba? Tak, w środę był, no to on zrobił 1200 dni. No i dzisiaj muszę jeszcze 2000 krów nagrać. Ogólnie dzisiaj muszę nagrać dużo odcinków. Jeszcze jednego fleta sobie nagram na zapas, żeby mieć już do poniedziałku. Bo to jest na czwartek albo piątek, nie wiem jak tam wychodzi w mojej liście. Ale chyba na piątek. Nie pamiętam jak to było, czy czwartek czy piątek. Ale na pewno jednego Enkryka skasuję. I zamiast Enkryka wrzucę sobie FS11. LS-a, sorry. 11 robi lepsze wyświetlenia. No i też jak nowych widzów to na pewno przyciągnie, tak? 11. Bo wiadomo, stary farming, tak? A 22 to 22, no i tyle. Na pewno na M-Kriku muszę w ciulu roboty zrobić, muszę tam powałować to wszystko. Jeszcze nie wiem, co tam za roboty. Ale na pewno wiem, że siałem i ja muszę to zawałować tymi moimi wałami. Pięknymi, pozaodcinkowymi. Muszę zobaczyć, co tam za roboty, no bo na pewno wapno jest zrobione, to wiem. Tam były siewy, ale... Ale nie wiem, czy tam przypadkiem teraz nie zrobię sobie zbioru soi. Czy sobie przypadkiem nie zrobię zbioru soi, a tam w tle sobie będą pracownicy siali. Tak chyba zrobię. Tak chyba zrobię, bo nie widzę innego sposobu. Tak sobie myślę, że chyba to będzie najlepszy sposób, o jeszcze ten przejazd w wielikanie. To tam było 9 ton? No 12 ton, tak jak mówiłem. No nie całe 9 ton tam było, było 8-700 dokładnie liczby. No a tu mi kurde 600 kg nie do tego przejazdu, no to 12 ton, tak jak mówiłem. Mówiłem, że będzie 12 ton i jest.
Mówiłem hektar 60 tu było, albo hektar 40, ale chyba hektar 60 z tego co pamiętam było. Zresztą zaraz nawet zobaczę, bo nic nie kosiłem, to zebrane hektary, 1,30 nawet. O, nawet, no, no to hektar. Hektar 30 par będzie tutaj. Hektar 35 był chyba 36 na siewniku, coś takiego. No, hektar 33. Więc ja tam za dużo sobie nie miałem, 12 ton razy 3000. No to już trochę kasy jest, nie? Wiadomo, że to jest powyżej 3000, po 4000 powinienem policzyć. No to mamy 50 tysięcy. 50 tysięcy z takiego małego pola, no to na żadnym polu tyle nie zarobił przecież. Dobra, kombaj musi tu zostać. Bo ja później muszę go złożyć na wózek. No i on sobie będzie czekał aż do żniw. Kolejnych. A ja jadę zawieźć te 12-200. No, mówię. Mówię, 12 ton, no to pomylę się o 220 kilo. Więc nie ma tragedii. Szybki kurs. Oczywiście na odcinku zimowym, bo takowy będzie, czy dwumiesięcznym, no to mam rzepak do wywiezienia 60 ton, więc przyczepamy sobie trochę pojeżdżę na ten skup, żeby nie było. Ale jęczmień i to wszystko już będę miał tutaj na tym, nie? Jęczmień i pszenicę mam tutaj już zawiezioną, więc... To na co ja tą kasę wydam? Chyba na pola, albo na jakiś... Może nowy ciągnik siewnika? Też nie wiem, czy na siewnik, ale... A może jakiś drugi kombajn? No jak to jest wszystko do koszenia, no to trochę... Trochę tych pól już jest, nie? Do koszenia, jakby nie było. Tutaj, tej części pola ma... Tej części mapy ma strasznie mało, no ale to są same duże pola, więc... No chciałbym tutaj się rozwinąć, te dwa kawałki kupić. To jest 110... 180 tysięcy, nie? To troszkę kasy już jest, ale... Ale coś wymyślę. Muszę pomyśleć, na co tą kasę wydać w ogóle. Mleko codziennie po 15 tysięcy daje. Więc mleko już są ładne zarobki. A właśnie, obory muszę postawić. Bo temeru mam dużo. A tamtą oborę przerobić na byki. Tamtą kupić sobie byki. No i sprzedawać byki po 3000 za jednego. Jeden byk 3000 razy 50. No tu mam 150 tysięcy. Na same byki. Tylko że 2 lata bym musiał je trzymać, nie? No ale. No wiadomo, co jest za coś. No patrz, na chodurkę się ładowałem. Dobra, jak stoi ta przyczepa tu. I właśnie, teren z drugim gospodarstwem muszę kupić też. Ale to pierw obory. Pierw tutaj obory. Tutaj koło silosu prawdopodobnie stanie. Też na 50 krów. 50 krów mlecznych oczywiście. One sobie będą dawać mleko, a ja będę... ...12 ton wapna, więc muszę to usunąć. Muszę pamiętać po prostu po odcinku, żeby sobie to dodać. Bo nie da się tego fizycznie wysypać. Worki. Więc 12500 tam było dokładnie. No i dobra. Nasypuję ten nabornik i jadę rozwozić. Wiem, mógłbym do końca sobie łyżkę zapiąć, albo szaferkiem sobie ładować. No ale ja nie mam czasu. Nie mam czasu, bo za 27 wychodzę. Więc dlatego chcę szybko ten obornik tutaj rzucić na tym polu. Wiecie, w ogóle gra mi pozwoli rzucić, bo jak nie, to tutaj będę rzucał.
To jest niby plus 40, nie? Więc nawet nie wiem, czy mi gra pozwoli. No ale jest zebrane, to chyba... Czemu to nie chcecie... Czemu to nie chcecie odpalić? Czego, nie mam wałka? A ja miałem wałek, ale go jednak chyba ściągnąłem. Niby gra pozwala dorzucić, więc... Na końcu na... Może na pole tutaj po rzepaku, żeby rzucę ten obornik po odcinku może. No ale na odcinku takich rzeczy nie będę robił. Ciekawe, kto będzie spierdzielać. No to tutaj będzie praktycznie, że dobra już dawka obor na łozu, tak? Na tym polu. No to jest 120, o 130 na drugiej stronie. No to jak 120, a ja dożyłem 60, to jest 180 kilo już. A tu będzie jakaś pszeniczka albo jęczmień, no to no tu nawet będzie przewapnowane. Przeazotowane chyba miejscami, mi się wydaje. Oj, kusi te pole tutaj z przodu kupić, kusi. Muszę je kupić, dlatego ty może tu nie będę ten. No, ja tutaj te wielkie pole, bo ja to połączę wszystko, te trzy pola. To będzie jedno pole, więc tutaj już będzie kukurydza. Więc ja to zostawię. I to po prostu zostawię sobie na kukurydzę na ziarno. Będą takie wielkie pole kukurydzy. Do tego miksera wchodzi w ciul. Raz, dwa wpierdziałem tę kukurydzę, więc... No ale dzięki temu mamy jeszcze 130 ton TMR-u do 320 ton TMR jeszcze mam do zużycia. Więc tak to wygląda. Nie wiem, że trochę potraktowałem ten nieładnie troszkę sąsiada tutaj upgrade. A zrobimy sobie dwa upgrade'y tego. Na trzeci będziemy stać? Tak. To zrobimy na trzy upgrade'y, o. Tak o. Będzie trochę więcej dawałeś tych pomidorów, nie? Wodę będą się dowieść, ale to było po odcinku. Wiadomo, zawsze też trochę więcej tej szklarni będzie dawać pieniędzy, nie? Mleko mlekiem, ale wiadomo, jakieś tam dodatkowe pieniądze zawsze są fajne, tak? I tak naprawdę to ja z tych szklarni, tej szklarni jednej i z tych i z mleka, no to ja tak wychodzę na plus chociaż? Chyba tak. 5000 jestem na plusie. Sprzedałem mleko 7000. Po 7000 jest mleko. 7700, no. Bo teraz jest najwięcej tych krów takich, nie? A produkty po 400, no. To tam ze szklarni wielki ciul, nie? No to 8000, tak? A w dodatku ile mam dziennie? A nie pisze. Wiadomo, jakąś tam odsetkę od pożyczek. Właśnie, pożyczka. Skoro mam 18 tysięcy, to mogę w sumie oddać trochę. Bo mam 560 tysięcy kredytu, nie? Kiedy ja to oddam? Koszty wody. No tam woda to tam wiadomo, 300 zł, ale to tam... 1800, codziennie jest 1800, tak? Za ten, za kredyt, no to... Jeszcze do tego ziemia jakaś. No 2000 samo wydaje na to, na kredyt. No ziemia, utrzymanie ziemi za hektar 800 zł. No to 2800 wydaje, tak? A ja zarabiam 8000, no to... To są tam te 4000 do przodu. Jak lekko mówiąc, 4000 jestem do przodu. Tam dokładnie ile tam z groszami nie chcę mi się liczyć, no ale 4000 jestem na pewno do przodu, tak? Dziennie. No a 4000 to jest... Jaką serię to jest nawet spoko, tak?
te krowy też są już dość stare, nie? 35 miesięcy, 45 niektóre. 48 już. No i tu już powoli cena spada, no bo... Ale one... Oj. One najbardziej dają mleka najwięcej. Są najbardziej dojrzałe. Ja tam chyba do 60... do 60 miesiąca życia tak najwięcej dają tego mleka, a potem już... No widzicie, tu jest 35 miesięcy, tu tam ma 21 akurat. 45. To są te jedne z pierwszych urodzonych. 4 miesiące to za w ogóle nic nie daje. To tak... I różnie z tą moją oborą jest, nie? 12-16, no ja będę miał to zrobione, więc... No jak wrócę z podróży, no to co będę musiał zrobić? Popatrz, nawet ładnie, na ten, na 12 metrów tutaj ładny GPS wychodzi. Podoba mi się nawet, jak to wygląda, ten GPS. A ja chyba już będę musiał się żegnać. No, 27 minuta. A jeden krótszy odcinek jak będzie, to nawet lepiej. Bo tamten był 45 minut chyba poprzedni. Więc ten może być ten 28 minut. Zostawię tak jak jest. Obornik rozrzucony. Jeszcze przejdę sobie po polu, zobaczyć jak to azotem wygląda. Tutaj jest akurat najsłabiej, bo jest 80 kilo. A, już nie, jest 150 kilo w tym miejscu. To tam z brzegu musiałem złapać. 140, 130. O kur... Tu w jednym miejscu 200%, tu jest 205 kilo azotu, to jest nawet za dużo. To jest nawet za dużo w tym miejscu. I to rzepak wymaga 180, tutaj widzę na tym polu. 200. Ale to jest słabsza ziemia, to może do tego 200. Czy to nawet mam przeazotowane w tym miejscu. To jest 180, to jest ok. 175, 180, to jest ok. To jest ok akurat. To jest jeszcze tak w miarę okej, okay, ale już... A tutaj 125, coś tu będę musiał dorzucić nawozem, tak? Nie wiem, co tu będzie zasiane, ale... Prawdopodobnie jęczmień będę siał tutaj, więc... Teraz tak, bo muszę zacząć, co ja na odcinku będę siał. Muszę zacząć na mój rozkład pól. Tutaj pszenica. To zostawiam, bo nie wiem, co tu będzie. Tu dam pszenicę albo jęczmień, czyli te dwa pola. A tu coś na wiosnę trzeba zasieć. Tutaj chyba soję sobie walę na tych czterech polach. Czyli ja bym musiał na odcinku raz, dwa, trzy pola, te trzy pola zasieć, bo tutaj będzie coś na wiosnę dosiane. To najwyżej soja będzie dosiana. I tak. A ja mogę w ogóle jęczmień siać, czy już jest za późno? Nie, ja mogę tylko pszenicę siać. Dobra, czyli ja muszę te trzy pola pszenicy te zasiać. Czyli to, to i to, te trzy pola będą w kolejnym odcinku siane pszenicy. Jak starsze czasy, to jeszcze będzie bałowane. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, ciepło, cześć i papa. 29 minut, więc na razie, papa. Pa.